Cześć! Ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle, a dzisiaj małe Q&A, tematyczne Q&A odnośnie naszego jednego wyjątkowego wakacyjnego wyjazdu obozowego, niepowtarzalnego i pierwszego w Polsce. W tym roku będzie już to 4. edycja, obóz Just Freestyle, obóz trików z piłką, nauka freestyle futbolu, czyli 10-dniowa przygoda z freestylerami. Pomyślałem, by jakoś was zachęcić, albo by opowiedzieć szczegółowo, jak wygląda ten obóz, moja coroczna wakacyjna oferta obozowa. Pomyślałem, że to zrobię za pomocą Q&A, ponieważ macie mnóstwo pytań odnośnie tego obozu. Wiele osób się waha, czy jechać, czy nie. Niektórzy myślą, że są za słabi na obóz, co już od razu mówię, że to jest złe nastawienie, ponieważ uczymy się tam po prostu trików od podstaw. Niektórzy twierdzą, że jest za daleko, niektórzy nie wiedzą, jak w ogóle wygląda ten obóz, więc się wahają, więc oto jestem. Tutaj, jak widzicie, jest seria zdjęć zrobionych w ciągu tych 4 lat na obozach. Możecie zobaczyć naszych obozowiczów. Często robimy sobie właśnie takie sesyjki zdjęciowe. Każdy ma jakieś takie, wiecie, takie piękne zdjęcie z piłką jako taka pamiątka z tego wyjazdu 10-dniowego. No dobra, czym jest obóz Just Freestyle? Może teraz po prostu pokażę wam ten kilkuminutowy materiał reklamujący obóz Just Freestyle. Zobaczcie. Jeśli czujesz już pod skórą nadchodzące wakacje, to mrowienie w sercu, które wyczekuje na ten beztroski czas i zastanawiasz się, jak najlepiej spędzić te chwile, to mam dla ciebie świetny pomysł. Zapraszam was po raz kolejny do pięknego, malowniczego i słonecznego miejsca, jakim jest jedyny i dobrze znany wszystkim Czaplinek. Co to za obóz, zapytacie? Ano powiem wam, że jest to obóz niesłychany. Jest to 10-dniowy wypoczynek przepełniony treningami dla młodych adeptów sportu, którzy interesują się czymś więcej niż piłką. Obóz Just Freestyle przede wszystkim to zabawa i nauka trików z piłką. Czekają was 3 godziny zajęć z piłką dziennie, dowiecie się, jak wygląda świat i społeczeństwo freestyle football, poznacie specyficzny żargon, nazwy trików oraz tajniki treningów ukierunkowujące, jak prawidłowo rozpocząć naukę z trikami. Poza tym seanse filmów o tematyce freestyle football, przybliżenie historii tego sportu oraz obozowe turnieje, na których dowiesz się, jak przygotować się do prawdziwych zawodów. Konkurencje rodem z mistrzostw świata, Battle, Pana, Challenge, Routine, Siegfried, Variety. Jeśli nie wiesz, czym są te konkurencje, dowiesz się o nich na obozie. Jednym słowem, ani na moment nie oderwiesz się od piłkoszału na obozie Just Freestyle. Czeka was również wiele zabaw integracyjnych, mecze piłki nożnej, siatkowej, w ping-ponga, siatkonogę, w bilarda, palanta, dyskoteki, fajne dziewczyny i fajni opiekunowie. A skoro mowa o opiekunach, to w tym roku obozy będą prowadzone przeze mnie, czyli Michała Brzezickiego oraz Dawida Lipskiego, znanego jako Lipa. Dokładny rozkład turnusów znajdziecie w linku w opisie tego filmu i kto kiedy prowadzi te turnusy. Będziemy waszymi trenerami oraz zapewnimy wam należytą opiekę, dbając o bezpieczeństwo razem z kadrą opiekunów z panią kierownik na czele. A zapytacie, dla kogo jest taki obóz? Ano powiedziałbym, że dla każdego. Dla każdego, kto chce nauczyć się robić coś ponadprzeciętnego. Dla osób, które lubią odkrywać, być kreatywne. A przede wszystkim, tak jak mówiłem, pasjonują się czymś więcej niż zwykłą piłką. Nieważny jest twój poziom zaawansowania, możesz być początkującym i nie potrafić kapek, albo tym bardziej doświadczonym, który szuka wyjazdu na wakacje w gronie freestylerów. Przedział wiekowy to od 9 do 19 roku życia. Już poprzednie turnusy pokazały nam, że różnice wieków i poziomu zaawansowania nie sprawiają problemów. Uczestnicy chętnie integrują się, wspierają się nawzajem. Każdy może korzystać z 10-dniowego szkolenia freestyle football i nauczyć się zjawiskowych trików. Możemy się pochwalić, że wiele wychowanków z naszego obozu rozpoczęło swoją przygodę z freestyle football i zdobyły pasję na całe życie. Nasi obozowicze jeżdżą na turnieje i zdobywają również wysokie lokaty. Między innymi na Mistrzostwach Świata, gdzie Filip Dudzik oraz Adrian, który dostał obozową ksywkę Progress, zajęli kolejno 3. oraz 4. miejsce na świecie w kategorii dla juniorów. Więc tydzień przed mistrzostwami byli jeszcze kolegami z obozu, a później walczyli między sobą o 3. miejsce na świecie. Zatem śmiało mogę powiedzieć, że ten obóz był ich pewną cegiełką w rozwoju we freestylu. Obozy będą odbywać się w ośrodku Kusy Dwór w Czaplinku. Dla każdego do dyspozycji będą komfortowe 3-osobowe pokoje w murowanych pawilonach
Tuż obok duża, piaszczysta plaża ze strzeżonym kąpieliskiem. Na treningi mamy do dyspozycji 3 salki wielofunkcyjne, betonowy skatepark, boisko do piłki nożnej lub kort tenisowy. Do wyboru, do koloru. Jeśli masz zamiar pojechać, ale nie masz swojej piłki, nie lękaj się, bowiem mamy dla naszych uczestników specjalne piłki dla początkujących graczy. Monty Freestyler. Oczywiście mamy również dla naszych widzów zniżki. Jeśli właśnie widzisz ten film i zapiszesz się telefonicznie lub mailowo na nasz obóz, powołując się na moje nazwisko, to otrzymasz specjalną cenę. Gorąco zachęcam, sami będziecie zdziwieni, co możecie zrobić z piłką po 10 dniach treningów. Czekamy na Was w Chaplinku, to będą prawdziwe freestyle'owe wakacje z Just Freestyle. Zapisujcie się jak najszybciej, bo miejsca są ograniczone i pamiętajcie, po prostu trenujcie. No i tak, to jest oferta obozu Just Freestyle. No i pomyślałem, że jeśli ten filmik jest niewystarczający, to jeszcze odpowiem na pytania od Was, od widzów Just Freestyle odnośnie tego obozu. Pierwsze pytanie, jak wygląda taki typowy dzień na obozie Freestyle Football? Przede wszystkim w ciągu dnia mamy 3 wspólne zajęcia, które realizujemy albo z piłką, albo już w inny sposób chilloutowy, bo wiecie, no nie tylko piłką człowiek żyje, nie? Nawet freestyler. Chociaż no, patrząc po niektórych obozowiczach, to jednak można żyć tylko piłką. Jak tam Mateusz? Wyrwiesz dzisiaj dziewczyny? Nie. Nie? To dziewczyny będą wyrywać ciebie. Nie. Bo będę grał przed. Widzicie, to jest freestyler pełną gębą. Ale dzień wygląda tak. O 9 rano mamy śniadanie, po śniadaniu jest pierwszy blok zajęciowy. Zazwyczaj wtedy idziemy na plażę. Ci, co chcą trenować, to trenują na takiej altance, gdzie na co dzień trenuje Stanisław Kościelny. Tak, freestyler z Chaplinka, który mieszka tuż obok tego ośrodka. Jest tak, to taki niesamowity zbieg okoliczności. Ci, co chcą chillować i się regenerować przed treningiem popołudniowym, to się regenerują na plaży. Ewentualnie, jeśli coś wymyślimy innego, to wybieramy się na kort tenisowy pograć w tenisa. Słyszycie te krzyki? Czy kogoś obdzierają ze skóry? Nie! Freestylerzy grają w tenisa! Ziemnego! Jeśli jest brzydka pogoda, to mamy salki gimnastyczne albo świetlice, gdzie mamy ping-ponga, bilarda, albo ewentualnie robimy sobie seanse filmów freestyle'owych. Pokazuję obozowiczom jakieś stare pojedynki, albo bawimy się w sędziów, kto by wygrał jaki pojedynek, więc jest co robić. Później o 14 mamy obiad, przerwa poobiednia i po południu drugi blok zajęć. Wtedy zazwyczaj wybieramy się na trening freestylu. Szymek, co robisz? Ja się rozgrzewam. A. Albo na sali, jeśli jest brzydka pogoda, albo na skatepark, jeśli pogoda dopisuje. Później jest czas na kolację. Po kolacji organizujemy takie zabawy albo gry, coś wspólnego z innymi obozowiczami, ponieważ na tym ośrodku jest kilka obozów. Jest obóz piłkarski, windsurfingowy, wokalny, w tym roku będzie obóz literacki. No i te wszystkie dzieci mają swoje zajęcia, freestylerzy mają freestyle, piłkarze mają piłkę nożną, ale na tych zajęciach wieczornych, po kolacji, to organizujemy coś wspólnie między wszystkimi obozami. Zazwyczaj jest to dyskoteka, jakieś wspólne zabawy w podchody, są organizowane międzyobozowe turnieje w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę. Oczywiście biorą udział ci, co chcą. Jeśli freestylerzy nie chcą grać, to na boku oczywiście harcą, trenują i uczą się trików. Tak wygląda dzień obozowy na papierze. Zazwyczaj też improwizujemy. Jeśli chcemy zrobić sobie dodatkowy blok treningowy freestylu, to go robimy. Czasami sobie wymyślamy jakieś konkursy, gramy sobie w przedłuż combo, w skatwa, w pannę, gramy sobie battle freestyle'owe albo układamy sobie pokaz freestylu, który robimy na koniec obozu, więc naprawdę jest co robić. Przez te 10 dni myślę, że nikt nie będzie się nudzić. A jeśli na obóz chce pojechać osoba, która kompletnie nic nie umie, czy dla takiej osoby jest miejsce wśród obozowiczów? No słuchajcie, wszystkie osoby, które kompletnie nie potrafią robić trików z piłką. Ten obóz jest przede wszystkim dla Was, no ale też również dla tych, którzy coś potrafią. Obóz polega na tym, że wszyscy uczymy się robić triki na miarę swoich możliwości. Więc to nie jest coś takiego jak obóz piłkarski, gdzie mamy drużynę, w której muszą wszyscy tak samo grać. Nie no, we freestylu jest tak, że to jest
indywidualny sport, każdy ma swoje indywidualne preferencje i to jest też tak, że nawet ci wśród zaawansowanych freestylerów każdy gra coś kompletnie innego. Jeden freestyler jest świetny w stylu air, inny w stylu sit down, no i uczą się w swoich zakresie. Tak samo ci początkujący freestylerzy, którzy nie potrafią nawet kapek, mogą się czegoś nauczyć w trakcie tego obozu. Ponadto macie przy sobie innych doświadczonych freestylerów, bo no co turnus zawsze jest mieszanka doświadczonych freestylerów i tych całkowicie początkujących. Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, że ten mniej doświadczony był mniej lubiany. Nie wiem, czego możecie się obawiać. Te osoby nie są mniej lubiane, nie są wytykiwane, że są słabsze. Wręcz przeciwnie, tak jak na turniejach freestyle'owych to jest takie fajne społeczeństwo, które wspiera się nawzajem. Ten doświadczony freestyler pomoże ci nauczyć się robić kapki dookoła świata, jakiś pierwszy dwukołowiec w życiu. Ja też tam pod czujnym okiem będę obserwować wasz rozwój, będę pokazywać wam, jakich sztuczek można się nauczyć. A uwierzcie mi, można wiele ciekawych rzeczy nauczyć się nawet bez umiejętności wykonywania kapek. A jakie? No przyjedź na obóz, zobaczysz, jakie cuda możesz zdziałać. Więc nie masz się czym przejmować. Przyjedź na obóz i nauczysz się trików. A jeśli umiesz triki, też przyjeżdżaj na obóz. Jeśli jesteś freestylerem, który szuka wakacyjnego sposobu spędzenia czasu z freestylerami, również to jest świetna opcja dla ciebie. Jaka jest atmosfera na obozach? Atmosfera na obozach jest jak na meetingach. Powiem wam, że ta atmosfera jest tak przyjemna. Freestylerzy to jest takie inne społeczeństwo. Ja sam jako wychowawca po prostu czuję się tam jak na meetingu freestyle'owym. I świetnie się bawię z moimi wychowankami na obozie, grając z nimi na co dzień. No przede wszystkim to jest 10-dniowa świetna zabawa. Ja się świetnie bawię i dzieciaki również się świetnie bawią. Dzieciaki, no młodzież. Bo tam też przyjeżdżają osoby w wieku 17-19 lat. Przedział wiekowy jest od 9 do 19 roku życia. Więc mimo dużego przedziału wiekowego, to naprawdę na tym obozie wszyscy są mega zżyci. Z pokojami do ciebie się zgłaszać? Tak, Oliwier. Pokoje są trzyosobowe, więc jeśli macie już jakąś ustaloną ekipę, kto z kim ma być w pokoju, jeśli już ustalicie taką ekipę, napiszcie do mnie na Facebooku, to załatwię wam takie zakwaterowanie w takim składzie, jakim chcecie. Ile osób ostatecznie jedzie na pierwszy turnus? Żebym powiedział wam, ile ostatecznie jedzie osób na pierwszy turnus, to musielibyśmy być dzień przed turnusem, albo nawet w dniu turnusu. Do ostatniej chwili są zapisy. Ale nie czekajcie do ostatniej chwili, ponieważ rok temu wieczór nie mógł się zapisać na obóz, ponieważ zabrakło już miejsc, więc zapisujcie się, jeśli już wiecie, że pojedziecie, zapisujcie się jak najprędzej. Jaki był najlepszy trik podbity na obozie? Najlepszy trik podbity na obozie. Nigdy nie zapomnę challenge'u, jak graliśmy. Był już taki etap, to chyba już był finał, Progres kontra Alan Wolnicki. No i trzeba było podbić albo trójkołowca, albo jakąś kombinację z dwójek, albo jakąś kombinację z NTK-ami. Alan jeszcze nigdy, albo z tego co wiem, chyba raz w życiu podbił szatwa. No i w tym znaczącym momencie podczas turnieju obozowego zrobił szatwa. Dobra. To był niesamowity szał radości. No i będąc na fali podczas wieczornych zajęć miał AL do przód, więc no miał niesamowitą formę. To jeśli chodzi o jakieś najlepsze triki na obozie, to jako pierwsze przychodzi mi do głowy. Czy Alex Opara podbije patwa na obozie? Nie wiem, ale dziobek już podbił Alex. Kurde, szkoda, że nie mogę w tych terenach. Wielu z was rezygnuje z udziału z obozu, bo ma daleko. Powiem tak, Czaplinek to też nie są moje tereny. Dojazd tam zajmuje mi 12 godzin z Legnicy. I nie wiem, co to za problem jest, by po prostu dojechać do tego Czaplinka. Ponadto są podstawione przez Almatur autokary niemal w całej Polsce, w tych większych miastach. I one bezpiecznie wszystkich dzieciaków i młodzieży zabiorą na obóz. Więc nie wiem, co wam szkodzi przesiedzieć te kilkanaście godzin w autokarze, by potem przeżyć niesamowitą 10-dniową przygodę. Więc zastanówcie się. Odległość to tylko odległość. Ja też jadę tam dosyć sporo. To jest też dla mnie dosyć długi odcinek. Być może spotkamy się w autokarze i razem pogadamy o freestylu albo z innymi freestylerami i ta podróż idzie dużo szybciej. Więc
Nie ma co się martwić o odległość. Nieważne gdzie jesteś, wsiadasz w najbliższy przystanek autokarowy i jedziesz bezpiecznie do celu z wychowawcami. Bo w każdym autokarze już jest jakiś koordynator wycieczki do Czaplinka. Jak zapisać się? Wejdźcie w link, który podam wam w opisie albo w komentarzach, no na pewno, albo w opisie i w komentarzach będzie, żebyście no, mogli znaleźć ten link. Ostatnio jakiś był problem z otworzeniem tego linku, więc po prostu też napiszcie w goglach Almatur Obóz Freestyle Football Czaplinek, więc też wyskoczy wam ta oferta. Jest tylko jedna oferta obozu freestyle footballu, więc nie, łatwo to znajdziecie. Jak się zapisać? Tam na stronie macie podane wszystkie szczegóły, adres ośrodka wypoczynkowego, gdzie będziemy się znajdować, cenę, ilość dni, szczegóły odnośnie autokarów, gdzie są podstawione, jak dojechać, no po prostu tam jest wszystko. I również tam dostaniecie informacje, jak się zapisać. Możecie się zapisać telefonicznie bądź mailem. I o tym chyba wspominałem w tym filmiku reklamujący obóz Freestyle Football, więc chyba już wcześniej się pojawiła ta informacja na tablicy, ale powiem jeszcze raz. No dobra, no myślę, że odpowiedziałem wam na wiele pytań. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie jak wygląda życie obozowe, może chcecie jakieś większe szczegóły, to piszcie w komentarzach, może nagram jeszcze jeden film na ten temat. Jak ci się nasuwa jakieś pytanie, to szybko pisz, już od razu teraz. Gorąco was zachęcam do udziału w tym obozie. Link do oferty macie w opisie. Tak jak już mówiłem wcześniej, z niektórymi z was widzę się 21 lipca w Czaplinku na naszym pierwszym turnusie w 2020 roku. I pamiętajcie, po prostu trenujcie, w Czaplinku też będziemy mocno po prostu trenować. Trzymajcie się, Eldo, i widzimy się w Czaplinku.